Cześć, jestem Dawid, witam na kanale firmy Design Light. Dziś skupimy się na sterowaniu oświetleniem za pomocą zestawu Celi. Zestaw Celi dostępny jest w dwóch kolorach, z pilotem białym lub czarnym. Otwierając pudełko znajdziemy sterownik RF, pilot w wybranym przez Was kolorze, wkręty, które umożliwią przymocowanie pilota w dowolnym miejscu, taśma samoprzylepna, która pozwala na przyklejenie sterownika oraz instrukcje obsługi. Zestaw Celi pozwala na bezprzewodowe sterowanie oświetleniem LED o jednej barwie światła zasilanej napięciem 12 lub 24 V. Sterowanie jest wygodne drogą radiową z zasięgiem aż do 30 metrów, co w praktyce oznacza, że możemy sterować oświetleniem z innego pomieszczenia. Pilot zestawu Celi pełni funkcję dotykowego wyłącznika ze ściemniaczem. Możemy sterować jasnością światła od 1 do 100%. Posiada on również funkcję maksymalnego ściemnienia, czyli tryb nocny. Pokażę to na przykładzie oprawy Foton. Foton to jedna z najlepiej sprzedających się opraw na sklepie designlight.pl. Jej wymiary to 10 na 10 cm, wysokość zaledwie 5 mm. Występuje również w dwóch kolorach, aluminium i białym, oraz trzech barwach światła, białej, ciepłej, zimnej i neutralnej. Oprawa ma moc 3 W, emituje mocne i bardzo dobrze rozproszone światło użytkowe. W zależności od barwy światła, jej strumień świetlny to od 140 do 170 lumenów, dlatego dobrze oświetli nam blat roboczy. Montaż jest bardzo prosty, nawierzchniowy. Możemy użyć do tego wkrętów lub taśmy dwustronnej, które są w zestawie. A teraz przejdźmy do montażu. Fotony już mam zamontowane w szafkach. Możemy je przykręcić również od spodu, tak aby oświetlały nam blat roboczy. A teraz przejdźmy do podłączenia zestawu. Układ składa się z zasilacza o mocy 15 W, w tym przypadku z serii LD, zestawu Celi oraz oprawy, w tym przypadku Foton. Zestaw Celi fabrycznie jest ze sobą sparowany. Istnieje możliwość rozszerzenia go o kolejne sterowniki, które możemy również dokupić. Należy je wtedy sparować z pilotem. Teraz zaprezentuję, jak to się robi. Po podłączeniu zestawu do zasilania mamy około 3 sekund, aby dotknąć 3 razy on na pilocie. Oprawa nam zamruga i zestaw jest gotowy do pracy. Zestaw możemy również rozparować. Należy odłączyć go od zasilania. Podobnie jak przy parowaniu, podłączamy do zasilania i przed upływem 3 sekund należy kliknąć 5 razy on na pilocie. Oprawa nam zamrugała troszkę szybciej. Jest to znak, że jest rozprogramowana. Teraz zaprezentuję działanie zestawu. W tej szafce mam oprawę Foton z barwą zimną, tutaj z barwą neutralną, a tutaj z barwą ciepłą. Klikając OFF wyłączamy oświetlenie, klikając ON włączamy. Tutaj ściemniamy lub rozjaśniamy. Posiada on również dodatkową funkcję. Przytrzymując OFF włącza się tryb nocny, który ściemnia światło do 1%. Wychodzimy z niego klikając ON. Oświetleniem możemy sterować trzymając pilot w ręku lub przykleić go w wybranym przez nas miejscu. W celu wymiany baterii należy przekręcić i zdjąć osłonkę. Mam nadzieję, że sterowanie za pomocą zestawu Celi przypadło Wam do gustu. Teraz zapraszam Was do komentowania tego filmu oraz subskrybowania kanału Design Light. Widzimy się za 2 tygodnie w filmie, w którym opowiem więcej na temat barw światła.